Bałtykiem. Dzisiaj kolejny piękny dzień. Może nie będzie zbyt ciepło, bo na termometrach zobaczymy 20 stopni, 22 maksymalnie nad samym morzem. No ale za to nie będzie brakowało słońca, chociaż z drugiej strony też mocniej powieje. Wzdłuż wybrzeża możliwe są porywy wiatru do około 55 km na godzinę. Co będzie działo się w innych regionach? No przede wszystkim dzisiaj znowu od rana ostrzegamy Państwa przed burzami. Te mogą się pojawiać w pierwszej części dnia na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu. Tym burzom ponownie będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, dochodzące do nawet 20 litrów na metr kwadratowy, ale też mocniej w burzach powieje, do około 70 km na godzinę. Gdzieniegdzie może też po południu spaść grad. Poza tym zdecydowanie więcej deszczu dzisiaj znów w części południowej. Do południa możliwe są jeszcze opady miejscami na północy województwa wielkopolskiego i też w województwie kujawsko-pomorskim. Poza tym na północy chwilami rozpogodzenia wręcz do bezchmurnego nieba. No i w części północnej dzisiaj ponownie będzie bardzo gorąco. W drugiej części dnia po południu prognozujemy wzrost temperatury tam nawet do 26-27 stopni. Od jutra nieco mniej deszczu, ale spokojnie opady na północy wrócą w przyszłym tygodniu. Wtedy synoptycy uspokajają, że być może właśnie w regionach północnych zostanie złagodzona susza. A jutro już tylko w Polsce południowej, taki intensywny, punktowy deszcz. No niestety on jest na tyle w tych burzach intensywny, że powoduje też lokalne utrudnienia. Do zobaczenia, miłego dnia.